Akademia Przedsiębiorczości Karkonoskiej Agencji Rozwoju Regionalnego nabiera tempa. W pierwszej fazie jej uczestnicy odkrywali swoje zdolności w karierze zawodowej. Teraz przyszedł czas na warsztaty z wystąpień publicznych. Często jest tak, że pracujemy długo nad jakimś projektem, mamy koncepcję, mamy milion pomysłów, ale mamy problem z tym, żeby to przedstawić, sprzedać, no i tym samym mamy problem z pozyskaniem funduszy. Jako pierwsi z tym trudnym tematem zetknęli się uczniowie Zespołu Szkół Rzemiosł Artystycznych. Dostaliśmy zaproszenie od Karkonoskiej Agencji Rozwoju Regionalnego, dlatego że współpracujemy zarówno przy konkursach, przy olimpiadach. Karkonoska Agencja zawsze nas wspiera i zostaliśmy jako jedyna szkoła średnia z Jeleni Góry zaproszenie właśnie do tego projektu, z czego bardzo się cieszymy. Wydaje mi się, że młodzi ludzie nie mają takiej dużej pewności siebie zbudowanej, więc muszą trenować choćby to, że muszą być otwarci do przemawiania. Nie mogą się bać mówić, bo strach paraliżuje, więc bardzo ważne jest to, abyśmy obudzili w nich chęć przemawiania do wszystkich osób. Nie obawiać się tego. Król Karol kupił królowej Karolinie. Myślałam, że to będzie taka czysta teoria, slajd i tyle. I miło się zaskoczyłam. Warsztaty są prowadzone w bardzo fajny sposób, który dla mnie pozwala więcej zapamiętać, bo jestem wzrokowcem i jeżeli pracuję w grupie albo piszę coś, rysuję, więcej zapamiętuję. Co trzeba zrobić, żeby być słuchanym i jak najlepiej sprzedać swoje pomysły? Należy zwrócić uwagę na to, co mówimy, jak mówimy. Powinniśmy być otwarci zawsze do osób, do których się zwracamy i odważni. Wiem, że każdego trema jednak zjada, ale musimy to zawsze pokonać. I zawsze, jeżeli będziemy w to wierzyć, to nam się na pewno uda. Szedł Mojżesz przez morze. Ale też umiejętność zbudowania tego wystąpienia, wiedzieć jak się do niego przygotować, zaplanować, włożyć treść do tego przemówienia, jak skupić się nad nim podczas swojej wypowiedzi, bo też często jest tak, że mamy super wszystko zaplanowane, a stres powoduje, że połowę z tego, co mieliśmy powiedzieć, nie powiedzieliśmy. A jakie oczekiwania po warsztatach mają uczniowie? Na pewno stanę się pewniejsza siebie i opanować stres, a potrzebne mi to, żeby w przyszłości znaleźć pracę i sprzedać dany produkt, bo jeżeli będziemy się stresować, nie przekonamy klienta do tego, żeby daną usługę lub produkt kupił od nas. Jako kolejni z meandrami wystąpień publicznych zapoznają się studenci Wydziału Ekonomii, Zarządzania i Turystyki. Natomiast kwietniowy moduł dotyczyć będzie współpracy w zespole i zarządzanie projektem.